Witam, moi drodzy. Kontynuujmy przygodę z This War of Mine. Dokąd my żeśmy dotrwali, co? Ostatnio. Korzystam z waszych rad. Dzień 10. To jest dzień 10. Bo ostatnio się kończyło dniem 10. Okej. Usiądź wygodnie. Jak mi na nocka? Okej, nic się nie stało. Trochę opatrunków, trochę zapasów. Jak stoimy z jedzeniem? Bardzo głodny, bardzo głodny, bardzo. Wszyscy bardzo. Dobra. Katia, ty sobie zjedz tutaj coś. Dobra, mogę zrobić posiłek dla czterech osób z tego, co tutaj mam, jest git. Smutna i zmęczona byłaś świadkiem gwałtu. Niestety. Ta dziewczyna, kurde, oni zawsze przeżywają, ci ludzie, masakra. Dobra. Głodna, smutna i zmęczona. Ten tutaj Anton cały czas... Spróbuj coś ugotować, Pawle. Mam teraz dodatkową osobę tutaj. Nie jestem pewny, czy mi ta dodatkowa osoba jest potrzebna do szczęścia. Same z nim problemy. Nic nie potrafi zrobić specjalnego, to jest matematyk. A tylko więcej je, no. Brakuje mi opału. Spróbujmy z desek zrobić. A potem coś ugotować. O mój drogi Romanie. Co byś tutaj mógł zrobić nam, co? Te warsztaty by się przydały. Prostą kuchenkę już mamy. Zielarnia, no. Aparat bimbrowniczy byłby bardziej sensowny. Brakuje nam tylko jednej części. Na bimbrze można nieźle zarobić, można nieźle przehandlować. Dobra, na razie sobie to zostawimy. Może jakieś części się znajdą. Kurczę, nie pamiętam. Koleś potrzebuje pomocy, ja pierdziu. No nie jestem w stanie mu raczej pomóc. Dobra. Zrobimy cztery potrawy. Witam sąsiadów. Zobacz, ten... Wczorajszej nocy zrzucono pomoc humanitarną i większość osobników zerekwirowali rebelianci, ale pominęli jeden. Wlądował na terenie niekontrolowanym przez żadną ze stron, więc może być tam niebezpiecznie, ale myślę, że pod osłoną nocy powinno nam się udać do niego dotrzeć. Pokażę ci, gdzie jest, jeśli pomożesz mi przetransportować zapasy. Przetransportować, umowa stoi? No tak. Dobra, Roman, kurde, Roman jest śpiący. Cholera. Pawle mógł pójść. Mam nadzieję, że to nie stworzy nam problemów dodatkowych. Głodny i smutny, no. Potrzebne części, filtr muszę zrobić teraz. Dziadek tak dosyć powoli śmiga po jedzenie. Kurde, filtry są z części, no ale co zrobić? Przynajmniej jeden muszę zrobić. Roman ani nie zjadł, ani się nie wyspał. Dobra, idź spać dalej. Więc już jesteś ranny, nie? O tej dziewczynie cały czas gadają. Okej.
Mamy zapas jedzenia, to mamy zapasy, jest w miarę w porządku. Idź się połóż, chłopie. I chyba będziemy kończyć ten dzień, zobaczymy. Ty czuwaj, Katia. Tu szukaj zapasów, tylko gdzie ja byłem? Opuszczony budynek. Jedzenie dużo, leki. Dużo części, dużo. Holender, minęło trochę czasu i nie pamiętam. To było 2 dni temu, tu nie byłem. To jest coś nowego. No 24%, to jest zniszczony blok, tam piły potrzebuje, ile się orientuję. Supermarket. Też będę potrzebował piły, a tego na razie nie mam. Dużo materiałów, broni, dużo i części niewiele. Dobra, sprawdźmy ten zaciszny dom jeszcze raz. Ale zabierzmy teraz ze sobą łopatę i łom. Dobra. No kurde, to jest tych emerytów, ale dałem ciała. Holender. Spróbujemy się przedostać tutaj. Zapasy im pozostawiłem, no do licha ciężkiego. Uciekają, przestraszyli się. Karabin, wow. Uszkodzony hełm. Weźmiemy wszystko, no co im z tego? Poszli się zabarykadowali. To mi jest potrzebne. Dobra, nic im się z tego nie przyda, nie? Spróbujmy wziąć rzeczy, które im nie będą do niczego potrzebne. Tytoń domowej roboty, tytoń części elektroniczne. Jedzenie i leki im zostawię, no bo co? Zamknęli się tam na górze. Lekarstwa im zostawię. Tu pewnie jest jedzenie, to też zostawię raczej. Kurde, ale mają jedzenie. Dobra, zostawię to, no. Zioła wezmę. No jak już mnie przyciśnie, no to wtedy tu przyjdę, no bo co? Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Okej. I sprawdzimy, co za tymi drzwiami. Może coś na podwórku, jeszcze jakieś części są. Dobra, otwieraj. Wow. Może starą gitarę zostawimy. Tytoń. Dobra, odpuścimy sobie tą gitarą, bo części są bardziej potrzebne. Sprawdźmy, co tutaj też jest. Holender. Zioła, nawóz. Tytoń domowej roboty i tytoń.
Weźmy części. Dobra, więcej już tu nie będę wracał. Mam nadzieję, że nic się nie zdarzyło. Jestem ciekaw, co tam Roman też załatwił. 11 dzień. Zdecydowanie potrzebuje piły. Aroma... Wow! Przyniósł kawę, wodę i jedzenie. No nieźle. Roman. Bardzo głodny, bardzo zmęczony. Weź sobie zjedz. On wczoraj nie miał okazji zjeść. Trochę za długo ten... Dobra. Pawle, ty idź spać. Ten niech sobie zje. Może trzeba będzie mu jeszcze dorzucić coś. Może puszkę. Okej. Ten niech wstaje, bo tutaj jest miejsce potrzebne do spania dla Romana. Katia też by mogła się wyspać. Ale może później. Spróbujmy zrobić piłę. Ja nie wiem, czy mogę już teraz. No, piła mi pozwoli dotrzeć do paru miejsc. To jest wytrych, łopata. Kurde, muszę poprawić ten warsztat. Okej, mogę go poprawić. Dobra, elegancko. Panie matematyk, czy z ciebie jest jakiś... pożytek, co? Niespecjalnie. O! Ja tu klatkę postawiłem przecież jakiś czas temu. Ktoś czeka pod drzwiami. Potrzebne części. Elegancko, może się złapie jakiś szczur. Bo ten nawóz to mam. A dobra. Tutaj Katia niech skoczy do tego gościa, bo ona jest dobra w handlu. Natomiast Anton, ty weź. Spróbuj zrobić piłkę, to by nam życie ułatwiło. Tylko wszystkie części zamienne zużyłem teraz na zrobienie tego upgrade'u i... No właśnie. Kurde, dwóch części brakuje do piły. Mogę zrobić pistolet. Naboje by się przydało. No. Dobra. Może się uda. Ile ja tych części potrzebuję? Potrzebuję dwóch części. Może coś przehandlujemy. Nie masz, chłopie, dwóch części? Masz. Dwa. Co ja ci mogę oddać? Mogę ci oddać tytoń. Też lepiej byłoby zrobić papierosy, nie? I wtedy sprzedać, no ale... Składniki lekarstw. Pospolity towar. Nie, lekarstw ci nie oddam, bracie. Może trochę wody. Okej. Więcej desek, więc już nie mogę. Okej, co my tu mamy? Bardzo pospolity towar. Elementy broni. Popsuty pistolet. No jeden mogę odłożyć. Czy oddać mu części elektryczne? O kurczę, dobra, spokojnie. Jestem zbyt hojny. Nadal jestem bardzo hojny, wow. Te części mają swoją wartość, co? Dobra. Może jeszcze coś się uda wymienić. Na przykład te filtry.
Mogę to mieć prawie za darmo. Zużywanie części, żeby to zreperować, jest strasznie trudne i... No i proszę. Może naboje jakieś się uda. Bo mi się kończą. Dobra. Cholera. Naboje jednak za drogie są, co? Ale trzy wymienimy za trochę części elektronicznych. Warto je mieć. Chociaż pisze, że bardzo pospolity towar. Szczerze mówiąc, to warzywa by mi się przydały jeszcze, żeby zupę móc zrobić. Bo mięso mam. Dobra. Dzięki, stary. Dobry deal, szczerze mówiąc. Ale te warzywa zdecydowanie są mi potrzebne. Dobra, panie kolego, zróbcie pan tą piłę. I będę mógł Pawła albo Romana wysłać na poszukiwanie tego. Tam do sklepu. Albo do starej szkoły, tam były kraty. I tam może być dużo fajnego towaru. Burczy jej w brzuchu. Bez przesady, jesteś tylko głodna, dziewczyno. Ten musi odpocząć na pewno. Dobra, możemy ten dzień zakończyć. Ty czuwaj, on jest dobry w czuwaniu, bo potrafi się bronią posługiwać. Śpij w łóżku, drogi matematyku. A ty, drogi Pawle, szukaj zapasów. Tylko gdzie? Tylko 17% tego domu sprawdziłem. Okradziona stacja benzynowa. 56%. Opuszczony domek. Zniszczony blok. Supermarket. Gdzie to było? Czy to była okradziona stacja? Czy zniszczony blok? No, można tam pójść. Zabierzmy ze sobą tą piłę. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Łatwo się pomylić i przegapić coś albo... Dobra. Gdzieś tam był taki budynek z tą kratą. Wydawało mi się, że szkoła, ale... No nie wiem. Chyba gdzieś przegapiłem to miejsce. Okej. Dużo towaru. Okej, tu jeszcze zostanie tytoń. Odłóżmy książkę, zabierzmy ten tytoń. Tytoń można sprzedać. Łuski. Sprawdźmy na górze. O, tu jest krata, a więc jednak to było to miejsce. To mam szczęście. Ale tu jest jeszcze masę rzeczy do przeszukania. Rany boskie, ile tu jest części? Zaraz. Muszę coś tu odłożyć, więc... Najlepiej tak to odłożyć. Okej. I to też tu. No i sprawdzimy to. Mam nadzieję, że tam będą jakieś skarby. Okej. Woda i cukier? Serio? Dobra. Spodziewałem się większych skarbów. Szczerze mówiąc.
Jest mięso. Nawóz. I te części takie. Kurczę, dużo jest takich. Trzeba będzie tu chyba jeszcze przyjść, żeby zebrać do końca to wszystko. Okej, zobaczmy tu. Może wodę na razie zostawię. Zabiorę leki. Jedna deska też niech tu zostanie. To nam się bardziej przyda. Niezły ten. I tu jest jeszcze jedna krata. Dobra, to otworzymy dzisiaj te wszystkie kraty. Wow. A jutro tu jeszcze wpadnę. Gdybym miał piłę, mógłbym się przedostać. Czy ja odłożyłem gdzieś piłę? Czy po prostu się zużyła? Głupia sprawa, jeżeli ta piła się zużyła. Może ją gdzieś przez przypadek odłożyłem, wszystko jest możliwe, ale... Nie, po prostu się zużyła. No dobra. Wpadniemy tu jeszcze jutro. Ej. Dobra. Hej, Mączek. Witamy nowego moderatora. Bardzo serdecznie. Dzień 12. Zużyła się, zużyła, no. O nie. Ale dobra, żeśmy zużyli amunicję, ale nic nie dali rady zrobić. I fantastycznie. Ile mam jedzenia, wow. Głodny? Czemu on jest tylko... Zaraz, Anton. Dobra, no to ktoś tu musi coś zjeść, skoro już jest bardzo głodny. To zjedz, Pawle, sobie. No niestety nie mam warzyw i tu jeszcze się nic nie złapało w pułapkę. Dwa posiłki zrobimy z tego. Szkoda, że nie więcej, co? Muszę te warzywa wykombinować skądś. Tam dziadkowie mają gdzieś na tej swojej farmie, cholera. Tego muszę karmić. Weź ty, Pawle, idź spać. Roman też niech idzie spać. Katia, będziemy potrzebowali piłę. To podziałaj coś tam. Okej, zróbmy tą piłę. Wiem, że jesteś emerytem, ale jak jesteś głodny, to byś szybciej biegł do tego jedzenia. Właśnie. Czy mogę coś ciekawego, coś, jakiś ogródek ziołowy można zrobić, to na pewno. O właśnie. Tylko, że to jest zielarnia, mi jest potrzebny ogródek ziołowy, a do tego potrzebujemy więcej części, więcej desek. Tylko, że trzeba go ulepszyć, ale to jest następna rzecz do zrobienia, ogródek, chyba, że aparat bimbrowniczy i będziemy mogli handlować. Dobra. Dobra, niech będzie. Zróbmy ten aparat bimbrowniczy. Będzie można handlować bimbrem, wymieniać na przykład z żołnierzami. Ma to sens? No ma, chyba ma. Teraz tak. Czy filtry mogę zrobić do wody? Chyba mam jeszcze. Chyba kupiłem filtrów trochę ostatnio.
Czy jakąś specjalność ma ten biegły matematyk? No nic mi to nie daje. No nie wiem, nic chyba nie daje. Abstynent, znaczy nie pije. To biegły biegły matematyk, były alkoholik. Mam takie podejrzenie pewne. No dobra. Kończmy ten dzień. Zobaczymy, może coś w tej bimbrowni się da zrobić. Coś czuję, że Anton się na tym zna. No proszę. Zrobimy alkohol. Będzie na handel z żołnierzami. Może być ciekawie.